Nazywam się Fifne Klunkr i generalnie zaczęliśmy od produktów, które są związane z Gwarą Poznańską. Na przykład kubki barowe, które też nawiązują troszkę nostalgicznie do PRL-u. Magnesy, breloki, joja z poznańskimi symbolami. Ale też od jakiegoś czasu paramy się rękodziełem. Tu mamy na przykład zawieszki zapachowe do szafy, świece sojowe, tea lighty. U mnie tutaj akurat można kupić kartki wykonane metodą scrapbookingu lub cardmakingu. Wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Jest to zamykanie wspomnień właściwie w tak oprawie takiej. Ja robię akurat kartki na różne okazje, albumy na zdjęcia, więc można tu znaleźć coś na jakieś uroczystości rodzinne lub dla przyjaciół. I myślę, że no tak jeden dzień kartka to tak powstaje, nie? Z taką wizją i potem z wykonaniem, więc myślę, że tak, jeden dzień pracy to jest na pewno. Głównie zajmujemy się produkcją naturalnych świec sojowych z wegańskimi olejkami. Wszystko robimy ręcznie, też sami tworzymy kompozycje zapachowe. Oprócz tego tutaj mamy na przykład woski, czy nawet ostatnio zajmuję się robieniem mydełek glicerynowych. Na pewno chyba największym wzięciem, jeśli chodzi o zapach, zaskakująco cieszy się sałatka pomidorowa, która jest naprawdę najbardziej nietypowym moim zapachem, bym powiedziała, zrobioną przez mojego partnera, kucharza, więc... Głównie zajmuję się grafiką projektową, projektowaniem graficznym, a tematyka to przede wszystkim po prostu motoryzacja. Jest to połączone i z hobby, i z takim życiem codziennym. W swoich plakatach staram się, powiedzmy, takie te ikony motosportu pokazać, bo też o nie najczęściej są gdzieś tam pytania, czyli m.in. wyścigi Le Mans 24/7, taką słynną grupę B z lat 80., czy jakieś takie właśnie kultowe plakaty z popkultury, z Back to the Future chociażby. A co się cieszy największym zainteresowaniem, jeszcze zapytam? Szczerze mówiąc, Porsche. Bo tutaj to jest chyba taki mały konik, szczególnie mężczyzn, który każdy chciałby mieć to u siebie, jednak nie każdy, wiadomo, gdzieś tam stać czasowo, bądź finansowo, bądź nie mają garażu. A plakat o ocenie woła, prawda, więc można go śmiało zawiesić w mieszkaniu. Thank you.